Wyjadamy dzisiaj z Antkiem walentynkową tubę. Została nam dosłownie resztka, ale na szczęście dzisiaj, chyba dzisiaj tak mi się wydaje, przyjdzie nowa dostawa. Także pokażę wam później, co tam ciekawego nowego zamówiłam. A teraz bierzemy się za śniadanie i zaczynamy nowy dzień. A jest tam czekolada? Nie ma. Tak, ale teraz ja go nie kocham, to daję owsiankę. Aha. Dobra owsianka? Popatrzysz na górę? A kuku? Truskawki. Co tam masz? Truskawki. To jest truskawka? Oj, znowu jest tam mruga. Co mruga? Nie tam. A lampki, tak? Idziemy do domu? Nie, idziemy na plazu baba. Dobra. Co tam znalazłeś? Mam babeczek malutki. Dobra, i co, pewno chcesz go zabrać? No to chodź, idziemy. To taki malutki dla mnie. Znalazłem taki malutki. Oj. To są się owocki. Myślisz, że ptaszkowi smakują te owocki? Tak? A ty popatrz na mnie. Popatrz na mnie. Po buźce już widzę, że ktoś się dorwał do przesyłki. Co tam jadłeś? Co jadłeś? Owocki. Dobre one są? Nie chcę owocków. Nie, kochanie, już nie. Ty też nagrywasz, co do nas przyszło? To jest. Wiem, że uwielbiacie przeglądać zamówienia, więc razem z Antkiem zrobimy wam mały unboxing. Po pierwsze zdecydowałam się na gotowe dwie mieszanki musli. To jest zdrowy start, tutaj macie wszystko, co się w tym znajduje. I już wam pokażę, co mi się najbardziej podoba. Bo ja sporo na rynku widzę tych tub musli, ale widzicie, te są zapakowane faktycznie po sam brzeg. A ja wiem, że ty byś chciał wszystko stąd zjeść. A otworzysz tą drugą, ta druga jest, ta jest dla bardziej dla Antka, no i ewentualnie dla mnie, a ta jest dla męża i dla mnie, ponieważ... Oj, tu z orzeszkami, tak? Tak, ta jest z orzeszkami, tej nie wolno, możesz taką czerwoną. Tej brązowej nie wolno, bo jest z orzeszkami i to jest tuba, której miałam już bardzo dużo tych takich pojedynczych saszetek, więc jak chcecie sobie spróbować, to też ona jest dostępna w saszetkach. No a teraz zamówiłam sobie pełną wersję jają twar... I mamusi też, bo mama też ją bardzo lubi. I reszta to są owoce. Mamy tutaj malinę. Mamy tutaj małe opakowanie słodko-kwaśnych owoców. Mamy chyba jeszcze... A co tu mamy jeszcze? Bo nawet nie wiem. Mamy jeszcze jedną malinę. Mamy jeszcze chyba smoczy... Tak, nie. Dragon fruit i melon. I co my tu jeszcze mamy? A wiem, co my tu mamy. Zaraz wam pokażę. Jeszcze duża paczka dla Antka. Tego się już dorwał i to już jest, jak widzicie, otwarte. Nie jemy już dzisiaj, kochanie, tego. Już zjadłeś dzisiaj porcję. Co to jest? A to jest coś dla mamy i dla taty, bo to jest z orzeszkami. Ja chcę zobaczyć tego. No to widzisz, co to jest na okładce? Trzeba orzeszki. A ty możesz jeść orzeszki? Nie. A dlaczego nie możesz jeść orzeszków? No ma uczulenie. I zawsze musisz zapytać, tak? Czy coś ma orzeszka? No i słuchajcie, kupiłam coś. Jeszcze tam u środka orzeszki. Kupiłam chrupiące owoce i orzechy w czekoladzie. Ostatnio w musli tym walentynkowym były kulki chyba orzechów albo winogron właśnie w tej czekoladzie i się zakochałam i uznałam, że dobra, zaryzykuję. Ale to jest zamknięte, widzisz? Nie będziemy tego dzisiaj otwierać, bo to od razu zjemy. Ja się znam. I siebie, i ciebie znam. Więc zdecydowałam się zamówić też paczkę. A nasz hasło? No a znasz hasło? No to powiedz, jakie hasło? Jakie jest hasło? No mówiłam ci, jakie jest hasło. Nie wiem. Patty TV, marzec. Macie 10%, ale tylko przez tydzień. Dzień dobry, dzień dobry, dzień drugi vloga. Muszę wam przyznać, że trochę się wczoraj mocno stresowałam tym ogłoszeniem, co to za produkt. I bardzo dziękuję wam za odbiór. Kto jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam do wcześniejszego filmu. Ja dzisiaj znowu pozbyłam się chłopaków. W lodówce czeka kilka rzeczy jeszcze, bo tak, wszystkie zdjęcia, które będą w książce, też są mojego autorstwa. Zobaczycie tutaj fragmenty domu, więc na pewno było wszystko. Wszystko robione przeze mnie i tak jakbyście się cofnęli w starych filmach, to ja często wam pokazywałam rzeczy, jakieś różne talerze, no tak od niecałego roku mówiłam wam, że o, tutaj coś tam kupiłam dla zdjęć na Instagramie, ale jakbyście zwrócili uwagę, to te zdjęcia nigdy na Instagramie się nie pojawiały, uznałam, że to będzie taka mała ściema, ale...
No, zbierałam też takie rzeczy do zdjęć. Także temat tego produktu, wiecie, tak się troszeczkę już przewijał, jakbyście odkopali stare vlogi. Teraz pewnie część z was ogląda i mówi: no kurczę, faktycznie przecież co chwilę jak pokazywałam coś z, czy to z Duki, czy to z Ikei, to mówiłam, no tutaj jest taki talerzyk do zdjęć. Ale dzisiejszy poranek zacznę sobie od maski. Mam tutaj kolekcję masek od Lulalove, są to glinki. Mamy białą, zieloną, czerwoną. Cóż za logika. I będę sobie dzisiaj robić glinkę i będę do tego dodawać też od Lulalove olej lawendowy. Ja od nich uwielbiam olej awokado. Nie byłam do niego taka przekonana, ale Ania mówi, no spróbuj, spróbuj do włosów. I słuchajcie, moje włosy się w nim zakochały. Ja bardzo często olejuję sobie właśnie włosy tym olejkiem i wczoraj wieczorem robiłam sobie glinkę białą z tym awokado. To tak fajnie uspokaja moją skórę. No nawet jak dzisiaj widzicie, jak na dzień, który mam... ten dzień, tak to określmy, to naprawdę skóra moja wygląda bardzo dobrze, a dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę taką mocniejszą maseczkę właśnie na wszystkie stany takie zapalne, które mam. Zrobię sobie tą zieloną glinkę i dodam do niego odrobinę tego olejku z lawendy. Mówię odrobinę, bo słuchajcie, takiego czadu to jeszcze, Jezu, on nawet pachnie przez opakowanie. Ja jestem w nim zakochana, w ogóle szkoda, że nie ma Antka, bo on ostatnio to chwycił i: mamo, to pachni, powąchaj jak to pachni. No więc naprawdę bardzo ładnie pachnie. Biorę się za maseczkę, gdzieś tu mam pędzelek też, więc super, że dziewczyny też pomyślały o tym nakładaniu, bo zawsze mnie wkurzało tymi rękami potem to nakładać. A jak już wam opowiadam o kosmetykach, to wspomnę o promocji, jaka jest. Jak kupujecie teraz za 100 zł produkty i coś tam jest kosmetycznego, to jak wpiszecie w polu komentarza Dzień Kobiet, to dostajecie jedną z moich ulubionych gąbeczek, czyli gąbeczkę Fine Silk. I nie wiem, która to już jest gąbeczka w mojej kolekcji. 7, 8, tak mi się wydaje. Super do demakijażu, ja ją używam. Też teraz można je używać do zmywania tych masek. I no bardzo serdecznie polecam. To jest jeden z moich ulubionych produktów kosmetycznych. A chyba top kosmetykiem jest ta szczotka na sucho. To jest teraz też mój faworyt. Właśnie rano jak się budzę, to jest taki, wiecie, masaż pobudzający całe moje ciało. Dobra, nie gadam, tylko biorę się za te maski, biorę się za pracę, bo jeszcze dużo rzeczy przede mną. Maska nałożona, ona ma nie wyschnąć na naszej twarzy, ale właśnie dzięki olejkowi ona też taka nie zastyga. O nie, wyschać sobie ona ma, ale nie zastygnąć. Łeb mnie strasznie boli, słuchajcie, muszę wziąć apapa, bo nawet nie umiem wkleić zdania. No chodzi o to, żeby ona nie zaschła totalnie, więc nałożyłam sobie troszeczkę grubszą warstwę. Dobra, idę wziąć apapa i wracam do żywych. Wiecie, że ja w ogóle mam świra na punkcie czystości butów, jest nawet filmik o czyszczeniu butów na moim kanale. I słuchajcie, raz byłam w jakimś sklepie i rozmawiałam, w ogóle gościu miał taką wiedzę o Air Maxach, że wow. Rozmawiałam sobie z nim o różnych modelach i takich rzeczach i pytam, czy ma jakiś pomysł, jak czyścić brzegi Air Maxów, bo niestety, ale patent z zmywaczem tam nie działa, bo one są pomalowane, a nie są białą gumą. I polecił mi, słuchajcie, taki czyścik. On generalnie chyba jest do skóry, z tego co widziałam tutaj, to żeby nim skórę czyścić. Nie czyściłam nim skórzanych butów, ale słuchajcie, wyczyszcza idealnie wszelkie białe gumy na butach, także ja po prostu co drugie wyjście sobie przecieram i mam idealnie czyste buty, także ja za to dam chyba, kurczę, nie, 20 zł. Jak się znajdę to gdzieś w internecie, to wam podlinkuję. Dobra, położę się i sobie trochę tutaj odpocznę, jeżeli to można nazwać odpoczynkiem. Słuchajcie, dzisiaj ważny dzień. Złożyliśmy papiery do rekrutacji, na rekrutację do przedszkola. I wiem, co teraz większość z was myśli: ej, ale dopiero co u ciebie oglądałam filmik, nie dla przedszkola i tak dalej. Ja zdania nie zmieniłam. Dalej nie jestem fanką tych instytucji, ale po pierwsze chciałam wziąć udział w rekrutacji, żeby zobaczyć i poznać od środka ten mit, żeby dostać się do przedszkola. To wiecie, dramat i tragedia, trzeba czekać latami. Ja złożyłam tylko do jednego przedszkola. Piękne tło się tutaj zrobiło. Ja złożyłam tylko do jednego przedszkola. Zadzwoniliśmy tam i dowiedzieliśmy się, że przedszkole to ma swoją kuchnię i nie ma żadnego problemu z tym, żeby w razie czego dziecko miało po prostu dietę bezmięsną. Na tym mi bardzo zależało. I tak, jeżeli
Antek pójdzie do tego przedszkola. Tak samo zaznaczyłam na tej deklaracji, że chciałabym, żeby chodził tam dosłownie na 3 godziny dziennie. 3, max 4 godziny, nie więcej, więc myślę, że przed obiadem będę go zbierać. Znaczy myślę, tak będzie po prostu, jeżeli się dostanie. Wątpię, naprawdę sobie wątpię, bo tu są bardzo duże osiedla, bardzo dużo dzieci, myślę, że na te miejsca jest bardzo dużo chętnych. Nie będę płakać, właśnie jak się nie uda, to nic nie szkodzi, nie będę go zapisywać do żadnego prywatnego. Pierwotnie jeszcze nad tym myślałam, ale ostatecznie no to jest bez sensu po prostu. I zależało mi też, żeby przedszkole miało swój plac zabaw, więc to spełnia wszystkie wymogi, jest w miarę blisko, więc no zobaczymy, w kwietniu chyba są ostateczne wyniki, jakoś tak w marcu chyba są pierwsze, a potem jest chyba ta druga rekrutacja, jakoś tak, i ostateczne potwierdzenie, więc nie wiem, zobaczymy. Wybrałam jedno, można było wybrać trzy, ale inne są już dalej. Jedno był problem z ewentualnym wyżywieniem, mają codziennie na śniadanie coś z mięsem, więc uznałam, że tam nie chcę składać papierów, więc złożyliśmy tylko do jednego. I na chwilę obecną, jak pracuję nad tą swoją książką, to nie będę ukrywać, że takie przedszkole byłoby dla mnie niesamowitym ułatwieniem. Możecie sobie to wyobrazić, że przerzuciłam się na wstawanie o tej 5 rano, właśnie też dlatego, żeby pracować, ponieważ mniej więcej od godziny 8 do 16 jestem z Antkiem, nie jestem w stanie wtedy pracować. Czasami coś ugotuję, czasami coś napiszę, ale no, prowadzę jeszcze normalnie dalej kanał, odpowiadam na maile, więc tej pracy nie ubyło, a właściwie dużo więcej przybyło. Głównie weekendami, po prostu siedzę od rana do wieczora, chłopaki gdzieś wyjeżdżają i tak dalej, a w głowie mam pomysły na następne książki, nie będę ukrywać, a właściwie mogę się z Wami podzielić, bo to już nie jest żadna tajemnica. Chciałabym bardzo wypuścić takiego e-booka z totalnie turbo szybkimi daniami, głównie z myślą o osobach pracujących, o mamach, które wracają do pracy, tatusiach, bo to był pierwszy zamysł, o tatach, ojcach, którzy zostają często z dziećmi, i tak jak jest u mnie na przykład, ja kiedyś wyjechałam na 3 tygodnie i wtedy jeszcze Antek jadł inne potrawy, ale teraz wolałabym zostawić na przykład mężowi właśnie takiego e-booka z prostymi, szybkimi, ale jednak wartościowymi daniami, więc nad takim czymś myślę. Chciałabym też napisać książkę z daniami, które możecie robić razem z swoimi dziećmi. Myślę, że to będzie coś bardzo fajnego. I trzeci pomysł jest jakiś hardkorowy i na razie gdzieś dopiero dojrzewa, o wegetariańskich przyjęciach, bo nie mogłam sama nic znaleźć, bo sama teraz szykuję urodziny dla Antka i mam problem ze znalezieniem pomysłów na takie, wiecie, większe, fajniejsze, ładniejsze dania, no po prostu na stół taki, wiecie, jak jest więcej osób, więc taki jest zamysł do końca roku. Dużo z Was mnie pyta, czy nie myślę o wypuszczeniu czegoś w rodzaju poradnika dla mam, jakby ściągnięcia wszystkiego, co opowiadam na kanale, w formę książki, może, i jeżeli gdzieś tam pójdziemy w stronę tej edukacji domowej, a właśnie jak tylko się pojawi ten e-book od kwietnia, Antek jeszcze nie wie, ale rusza dość mocno jego nauka kilku rzeczy, i nie mam po prostu teraz czasu trochę nad tym, żeby do tego przysiąść, ale może właśnie o takich jakby technikach edukacji domowej też może kiedyś, ale to dopiero, wiecie, dalekosiężne plany. Bardzo mi się podoba to, że to jest taki dział, który po prostu można bardzo mocno rozwijać, także na pewno to nie będzie jednorazowa akcja z tą książką. Dlatego gdzieś wewnątrz, jeżeli jeszcze dorzucę do tego siłownię, kanał, montaż, czas dla rodziny, to teraz, w tym momencie myślę, że fajniejsze by było dla Antka pójście na 3 godziny do przedszkola, a posiadanie mamy na weekend, i to, żebyśmy mogli gdzieś wyjechać na chwilę obecną, no to jest niemożliwe. Po prostu rano wstaję i, no mówię, całe weekendy pracuję, ale jak tylko książka wyjdzie, to chcę zrobić coś, o czym marzę od dawna, czyli zabrać Antka, tylko Antka, mój mąż no musi pracować, chcę gdzieś Antka zabrać na wyjazd, jeszcze nie samolotem, ale to jest coś, nad czym jak myślę o swojej pracy i tym, że mogę pracować w domu, bardzo mi się marzy to, żeby gdzieś z Antkiem pojechać na przykład na tydzień, na jakiś wyjazd po prostu taki wakacyjny, a teraz myślę o kilku dniach albo na
nad polskim morzem, albo właśnie w kwietniu, albo w maju, albo myślimy, żeby wyskoczyć, znaczy ja myślę, żeby go wziąć do Warszawy. Z tego co widzę, w Warszawie jest sporo atrakcji z takim maluchem, a dla niego sam przejazd pociągiem i w ogóle wiecie, wakacje z mamą będą na pewno czymś fajnym, także myślę o tym. Jak wam powiem, że wakacje nasze zaplanowaliśmy dopiero na grudzień, więc wyobrażacie sobie, jak bardzo się cieszę z tego powodu. Co prawda będzie to spełnienie naszego marzenia w jakimś stopniu, w dużym stopniu, ale wizja tego, że teraz pracujecie, a wakacje dopiero w grudniu, to tak o, ciężko. Gdzieś myślałam po drodze wyskoczyć może na tydzień, wiecie, z biurem podróży i tak dalej, ale ja wiem, że teraz marzę o tym, żeby wyskoczyć z biurem podróży, walnąć się na piasku, a po dwóch dniach leżenia na piasku powiem, o, po co żeśmy wydali tyle pieniędzy, znaczy... Ja się lepiej czuję i lepiej odpoczywamy w dwójkę, jak jedziemy, tak jak byliśmy w Rzymie, to my tak naprawdę wtedy naładujemy akumulatory i wracamy ten jeden dzień taki odpoczynku i wtedy czujemy się zrelaksowani, a wiem, że na takiej plaży, no ostatni raz byliśmy na podróży poślubnej i mówiliśmy, że ostatni raz tak jedziemy, bo to po prostu jest nie dla nas. Tak jeden, dwa dni jeszcze, jak byliśmy w Barcelonie, to jest idealnie, na przykład Barcelona jest dla nas idealnym miejscem, bo tam i pozwiedzaliśmy, a jeden dzień po prostu pobyczyliśmy się na plaży, ten jeden dzień, a nawet nie cały, bo do obiadu, to był wystarczająco dla nas jakby czas takiego lenistwa. Ja się będę z wami powoli żegnać, w ogóle nie pokazałam wam, ale naprawdę po tej masce oczyszczającej, no widzicie nawet, teraz mam no dosłownie odrobinkę korektora i wszystkie te takie zaczerwienienia mi pozłaziły, także polecam, rzućcie tam okiem sobie w opisie na wszystkie rzeczy, które ewentualnie wam podlinkuję, mam nadzieję, że żadnych nie zapomnę. W tym tygodniu planuję, żeby dużo filmów się pojawiło, chcę dla was nagrać taką poranną rutynę, jak to teraz u mnie wygląda, jak wstaję o tej 5 rano, bo tak, budzę się między 4:50 a 5:15, brzmi to absurdalnie, ale tak. No i jeszcze jakieś kilka innych filmów dla was szykuję, także do zobaczenia, pa pa! One of those lucid dreams. Oh yeah.